Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam mega serdecznie wszystkich moich gości, nazywam się Michał Waleszczyński-Lis, a to są konsole wiadomości, czyli cotygodniowy przegląd newsów ze świata gier wideo. Moi drodzy, zaczynamy, lecimy, słuchajcie, tematów jest tym razem mało, więc też będę się streszczał, wiecie, taka szybka prasówka tak naprawdę, tak? Dobra, słuchajcie, na kanale IGN mamy 15 minut nowego materiału z gry Stellar Blade, tak? Udostępniono 15 minut nowego gameplayu, no i wygląda to tak samo wspaniale jak zawsze. Ja już w tym momencie przestaję oglądać kompletnie wszystkie gameplaye z tej gry do premiery, ale jeżeli chcecie sobie patrzeć na cycki, to znaczy się, jeżeli chcecie sobie patrzeć na gameplay z tej gry, no to zapraszam śmiało tutaj na kanale IGN, macie 15-minutowy materiał. Moi drodzy, kolejny news, o którym chciałem wam powiedzieć, no to Sea of Thieves 2 wychodzi niebawem na PlayStation 5, tak? No i dostanie także te wszystkie funkcje, których nie posiada pad od Xboxa, czyli haptyczne wibracje, dźwięk dobywający się z kontrolera, a także, wiecie, inne jakieś tam bajery, które mamy tutaj w naszym DualSense. Fajnie, ja osobiście nigdy nie grałem w ogóle w Sea of Thieves, ale no, przyznam, że kurczę, może zagram. Lubię piratów, ale jakoś do gier mnie nigdy nie ciągnęło. Moi kochani, Hellblade 2 będzie działał tylko i wyłącznie w 30 ramkach. No i powiem wam w ten sposób, patrząc jak ta gra wygląda na gameplayach, tak, no to najprawdopodobniej szykuje nam się tutaj najładniejszy tytuł tego roku. No i to ewidentnie pokazuje, że PlayStation 5 ani Xbox Series X nie są w stanie poradzić sobie z Unreal Engine 5, no i nie są w stanie osiągnąć przy takiej jakości grafiki tych właśnie 60 klatek, więc myślę, że no, nadejście konsol tak zwanych międzygeneracyjnych, czyli wiecie, jakichś tam prosiaków PS Pro to na bank będzie. Jestem ciekawy, czy będzie też Xbox, jest tylko i wyłącznie kwestią tutaj czasu. A sam Hellblade, no muszę wam powiedzieć tak, zostały niecałe 3 tygodnie, mega mocno czekam, ale już nie oglądam materiałów, tak samo jak w wypadku Stellar Blade, no bo chciałbym chyba samemu od początku do końca to wszystko przeżywać. Moi kochani, kolejny news, tak, to fakt, że Hollow Knight Silksong został oceniony przez ESRB, tak, czyli taką firmę zajmującą się ocenianiem, wiecie, czy tam jaką tam gra ma przemoc i tak dalej, i tak dalej. No i to w takim razie musi oznaczać, że tytuł jest tak naprawdę już skończony. Powiem wam tak, no, od ostatniej zapowiedzi Silksong minęło chyba jakieś 3 lata. Albo 4 lata, no mi totalnie na tą grę przeszedł hype, ja byłem mocno nahypowany jeszcze jak skończyłem grać w Hollow Knighta. Teraz zapewne też sprawdzę, ale raczej chyba nie od razu po premierze, tak przynajmniej mi się wydaje. Kolejny materiał, słuchajcie, pokazano również z Shin Megami Tensei Vengeance, tak, Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Jest to taka mega dopakowana wersja mojej ulubionej gry z roku bodajże 2021. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Wiem, że w roku, w którym ona wyszła, no to na kanale Do Diabła z grami zyskała status tej najlepszej gry roku. Tutaj mamy tak, poprawioną grafikę, no bo gra wychodzi też na PS5 na przykład, nie tylko na Nintendo Switch. Dostajemy całą nową, dużą kampanię i z tego co widzę, to będziemy mieli, słuchajcie, tutaj gości, którzy, w sensie postaci z podstawki, jakby, które dołączają do nas do drużyny, bo tam, wiecie, w piątce Shin Megami, no to mieliśmy może nie tyle, że drużynę, tylko przywoływaliśmy tylko i wyłącznie demony, a chodziliśmy jedną postacią. Powiem wam tak, na początku byłem wielkim przeciwnikiem tego pomysłu, nie lubię kupować dwa razy tego samego, no ale jak tak patrzę, kurczę, jak te nowe gameplaye wyglądają, to myślę, że, znaczy nawet nie myślę, ja wiem, że ten tytuł kupię, no i przejdę i będę dla was go recenzował, bo piątka podobała mi się naprawdę na maksa. No i moi drodzy, to by było tak naprawdę wszystko w tym odcinku, tak jak wam mówiłem, odcinek mega krótki, nie działo się, słuchajcie, zbyt wiele, no ale co, ten tydzień na pewno będzie dla was obfitował w jeszcze kilka materiałów. Trzymajcie za mnie bardzo mocno kciuki, żeby udało mi się ukończyć Final Fantasy VII. Bardzo bym chciał już to zrobić, ale kurczę, zostało mi chyba jakieś półtorej chapteru, no i jedynym problemem dla mnie jest czas. Chyba dla każdego z nas. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za uwagę. Napiszcie mi coś fajnego w komentarzu, albo coś niefajnego również, a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z grami. Na razie, cześć!